wami pierwsza część sezonu, mówię za wami, czyli za załogą prezydent Rally Team. Z nami Jerzy Muskalski, pilot właśnie tej załogi. Jurek, najpierw o rajdzie rzeszowskim, bo znowu z problemami, ale skończyło się z happy endem. No, zgadza się. Jak widać, tutaj w tym sezonie mamy dość dużo pecha, jeśli chodzi o tematy techniczne z autem. Znów nam się półośka ukręciła na czwartym odcinku. Zaczęło się całkiem nieźle, super OS po Rzeszowie, zajęliśmy drugie miejsce w klasie, bardzo fajny odcinek. Tutaj troszeczkę my zawaliliśmy, przesadziliśmy z małą ilością paliwa i mieliśmy problemy przy wyjściu z jednego zakrętu na długą prostą i troszeczkę nam brakowało paliwa, ale okazało się, że i to tak nie najgorzej poszło, mieliśmy drugie miejsce. W następnym dniu przyjechaliśmy dwa odcinki, na trzecim odcinku niestety jak wyskakiwaliśmy z Water Splashu, niestety ukręciła się nam półośka. Później się okazało, że to był problem, że tam gdzie robiliśmy tą półośkę, to źle ją nam skręcili, niestety to oni nam zawalili ten rajd. No wieczorem się zastanawialiśmy w ogóle, czy jest sens startować dalej, bo to kolejna awaria, kolejne pieniądze wydane na te części i zastanawialiśmy się, czy już sobie nie odpuścić tego. No ale postanowiliśmy zawalczyć, pojechać następnego dnia i chcieliśmy zobaczyć, czy jak pojedziemy tak na 100% z siebie i 100% auto, co z tego wyjdzie. Warunki były w ogóle drugiego dnia dosyć ciężkie, bo to na przemian deszcz padał i było... I słońce wychodziło, no ale na 6 odcinków wygraliśmy 5 z nich. Wygraliśmy w klasie o prawie 1,5 minuty nad następnym zawodnikiem, czyli widać, że jak już pojedziemy na 100%, to rzeczywiście mamy dość dużą przewagę nad resztą. Dodatkowo jeszcze 5 miejsce w N-grupie zajęliśmy za drugi dzień i co jest najlepszym naszym wynikiem, 19 miejsce w generalce na 70 załóg. A w ostateczności w całym rajdzie 6 miejsce i no niestety spadliśmy z 3 miejsca w klasyfikacji sezonowej na 4. No ale powiedzmy, że układ jest w tabeli taki, że można zająć i 1 miejsce i jeszcze spaść daleko do tyłu, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że no od następnego rajdu, przynajmniej jeśli chodzi o tematy techniczne, będzie wszystko dobrze. No właśnie, bo tak naprawdę to praktycznie w każdym rajdzie mieliście jakieś problemy techniczne. Gdzie tkwi przyczyna? Czy to są zdarzenia losowe, czy już wiecie i staracie się, żeby już na kolejne eliminacje wszystko było w porządku? No z większością problemów technicznych już sobie poradziliśmy. No, największy problem teraz mieliśmy z tymi półośkami, bo praktycznie wystartowaliśmy w 3 eliminacjach Mistrzostw Polski plus impreza zagraniczna i imprezy pokazowe i ukręciliśmy 3 te półośki, więc tutaj jest największy problem i tak się długo zastanawialiśmy, rozmawialiśmy po tym pierwszym dniu w Rzeszowie, co jest nie tak i co zrobić, żeby było lepiej. No ale widać, następnego dnia poszliśmy już bardzo mocno na tych półłośkach, które wrzuciliśmy właśnie na ten drugi dzień i jest wszystko w porządku. Czyli wydaje się, że po prostu musimy mieć oryginalne schondy półłośki i myślę, że będzie w porządku. Tak jak powiedziałeś, startowaliście w eliminacjach Mistrzostw Polski, startowaliście również za granicą. To był wasz pierwszy start w Czechach, jednak tam ze względu na tragedię nie dokończono tego rajdu. Powiedz dokładnie, co się stało. No właśnie, tutaj była nasza bardzo duża szansa. Dostaliśmy zaproszenie od Nikosa Walotysa, który tutaj organizuje starty Polaków za granicą. Dostaliśmy zaproszenie do startu w rajdzie Bohemia w Czechach. Byliśmy bardzo zadowoleni, nie braliśmy pod uwagę w tym sezonie startów za granicą, a tutaj się udało. Impreza międzynarodowa, gdzie startowali zawodnicy i z Mistrzostw Świata, i z Mistrzostw Europy. Bardzo, bardzo dużo załóg było. Już od samego początku wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko, bo jak przyjeżdżaliśmy za Poznanie z trasą, to odcinki były bardzo trudne, troszeczkę trudniejsze niż te, co są w Polsce. Też niektóre odcinki dłuższe niż te, co startujemy w Polsce. Wiedzieliśmy, że będzie naprawdę ciężko. Jeszcze dodatkowo w pierwszym dniu rajdu spadł deszcz i na przykład na odcinku, który miał ponad 20 km, część odcinka było na sucho, część odcinka było na mokro. Czyli wielu zawodników kombinowało z doborem opon, czyli jedni brali sliki na suche, a inni brali medie na mokre. No my wybraliśmy tą opcję na suche, więc mocno walczyliśmy o utrzymanie się na drodze na mokrym, ale już na suchym jechało nam się bardzo dobrze.
o tej tragedii, co wspomniałeś, niestety zdarzyło się to na trzecim odcinku. Bardzo krótki odcinek, 3,5 km. Załoga z czołówki zajmowała czwarte miejsce w rajdzie. Przy bardzo dużej prędkości, mniej więcej 200 na godzinę, wyleciała z drogi, no i niestety zakończyli na drzewie. Niestety zdarzyło się tak, że uderzyli stroną pilota, no i nie było niestety szans, żeby to przeżył. No i jedyna sensowna decyzja organizatora, którą tutaj jak najbardziej pochwalamy, to było odwołanie tego rajdu, bo nikt z załóg, z zawodników nie wsiadłby po takim wypadku do samochodu i by się nie ścigał, więc tutaj pochwalamy tą decyzję. Oczywiście żałujemy, że nie wystartowaliśmy więcej niż te trzy odcinki, no ale jak najbardziej rozumiemy tutaj tą decyzję i no i mam nadzieję, że już za jakiś czas wystartujemy w jakiejś kolejnej eliminacji zagranicznej. Za wami połowa sezonu, zweryfikowaliście już plany odnośnie Mistrzostw Polski, bo kilka miesięcy temu rozmawialiśmy, to tak naprawdę dla was to miał być start i nauka. Teraz widzimy, że powoli wyniki się pojawiają. Jak ta druga sezonu dla was, druga część sezonu będzie dla was przebiegała? O co będziecie walczyć? No powoli właśnie weryfikujemy to, co się stało, ten całe pół sezonu, co przejechaliśmy. Mamy miesiąc do następnej eliminacji. No na początku nie braliśmy pod uwagę, znaczy w marzeniach było to, żeby walczyć o podium w Mistrzostwach Polski, w tej klasie, w której startujemy. Od samego początku okazało się, że możemy z najlepszymi rywalizować nawet o zwycięstwo. Udało nam się wygrać jeden etap w rajdzie karkonoskim, jeden etap w rajdzie rzeszowskim. Wygrywamy dość dużo tych odcinków specjalnych. No wiadomo, te awarie techniczne tutaj nas troszeczkę przybiły, no ale też nie mamy się co załamywać i walczyć dalej. Też musimy się nauczyć troszeczkę inaczej jeździć tym autem, bo w Renówkom jak się jeździło troszeczkę, to była inna specyfika auta. Hondom trzeba troszeczkę inaczej wchodzić w zakręty, wychodzić z zakrętów, co też w jakiś sposób niszczy te półośki. I tutaj myślę, że Piotrek zaczyna coraz lepiej jechać. No a nastawienie na drugą część sezonu to jest... No na pewno chcemy walczyć o to podium. Zajmujemy teraz czwarte miejsce. Mamy niewielką stratę, 6 punktów do trzeciego miejsca, 15 punktów do drugiego i pierwszego. No na pewno będziemy walczyć o to trzecie miejsce, a w miarę możliwości będziemy próbować coś więcej uzyskać. Na pewno chcemy wygrać w tym sezonie przynajmniej jeden rajd, bo to dla nas jest, na tą chwilę jest to priorytet. Jurek, i tak na koniec, bo wcześniej startowaliście w samochodowym Pucharze Polski, tam był jeden dzień rajdowy, teraz rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. Dwa dni, większe obciążenie to jest zapewne fizyczne i psychiczne dla was. Jak to znosicie, bo taki przeskok może być odczuwalny? No na pewno, bardzo dużo się zmieniło. Nawet w niektórych rajdach jest, można powiedzieć, 3 dni, bo w jeden dzień to jest odcinek testowy plus Super OS wieczorny, który już jest zaliczany do klasyfikacji i później 2 pełne dni startowe. No na pewno trzeba troszeczkę inaczej się nastawić, bo to się wstaje wcześniej rano, jeździ się do wieczora, później szybka akcja tam naprawy auta, co chłopaki z serwisu robią, ale przy tym jesteśmy, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. Szybko spać i znów rano wstajemy i cały dzień jeździmy. No, na pewno jest całkiem inaczej niż to, co było w Pucharze Polski, ale podoba nam się to. Szybko się przystosowaliśmy do tej jazdy 2-3 dniowej. No, największe zmiany to przynajmniej ja odczułem, jeśli chodzi o te odcinki specjalne, bo najdłuższy odcinek w Pucharze Polski to mógł być 15-kilometrowy, tutaj 25-kilometrowy, więc tutaj przy 20 kilometrze człowiek naprawdę odczuwa, że jedzie się naprawdę bardzo długo. To co, jakieś dodatkowe ćwiczenia na siłowni twoje i Piotrka, czy robicie dalej to samo? No niewiele się zmieniło z tego powodu, że też tutaj sprawy służbowe, zawodowe nas powstrzymują przed jakimiś tam ćwiczeniami i tak dalej. Nie ma na to za dużo czasu, ale przede wszystkim jakoś próbujemy mieć troszeczkę więcej testów. Tutaj będziemy sobie organizować dodatkowe testy, które będą powodowały, że będziemy lepiej jeszcze przygotowani fizycznie. No a dodatkowo no, na pewno będzie trzeba tutaj pomyśleć przede wszystkim przed przyszłym sezonem nad jakimiś dodatkowymi ćwiczeniami, tak żeby taki cały weekend, który trwa mniej więcej 5-6 dni, przetrwać bez żadnego problemu i skupić się tylko na jeździe.